chodziła. Pyta się o jakiś ten. Nie, wbrew pozorom dzisiejszy gameplay nie będzie dotyczył kolejnej walki z czarnymi braćmi. Serdecznie witają was, Gameslayer, z tej strony Sanchez i... Kompa. No tak, dzisiaj zrecenzujemy ciekawą grę. Call of Duty 5, doceniana, niedoceniana, różne to były głosy na temat tej gry. Będzie to tryb Nazi Zombie, na pierwszej z dostępnych map, Noc Nieumarłych. Moja nieobecność, to tak na pograniczu, no, sprzętu nie miałem jak nagrać i nie wiedziałem z czego, a wszystkie próby, jakie podejmowałem recenzji, kończyły się klęską. Natomiast kolega też nie był aktywny, ale... Po prostu mi się nie chciało. Robimy reaktywację i udaję, i próbujemy tutaj wam pokazać nieco. No więc możemy zaczynać, gotowy? W sumie tak. Możemy zacząć od takiej małej sentencji. To jest wiele rzeczy, które dają nam przyjemność. Czekolada, piwo, dziewczyny. Ale zapomniałeś jeszcze o rozwalaniu hord głupich zombie. Oczywiście. Dzisiaj nasza recenzja będzie dotyczyła właśnie tego. To jest trybów multiplayerowych. No jakby jest jeden, bo należy do trybu kooperacji. Tryb kooperacji dzieje się na kampanii multiplayer oraz na właśnie Nazi Zombie. I mamy jeszcze tradycyjny multiplayer, Deathmatch, Team Deathmatch i tego typu no, tryby. No więc zaczynamy. Kolega omówi w skrócie, o co chodzi. Czemu ja? No, strzelamy do zombie, za co dostajemy punkty. Za które możemy kupować bronię oraz liczą nam się ogólnie do wyniku jako najlepszy z graczy na serwerze. Zombie przechodzą falami z drobnymi przerwami. Są no, dość wolne na początku, z czasem już całkiem szybko zawijają. Warto przed grą jakby ustalić między samymi graczami, kto jakie okna będzie tutaj osłaniał, bo gra polega na tym, że zombie ryją nam się do naszego schronu, a my sobie siedzimy w środku i próbujemy nie dopuścić ich do siebie. Właśnie chodzi o to, żebyśmy tutaj skoordynowali swoją pracę i połączyli swoje siły. Tak do czwartej rundy to się sprawdza, natomiast od piątej zaczyna się nie lada hardcore i raz osłaniamy siebie nawzajem, a raz nie. A raz po prostu próbujemy okien jakiś, nie wiem, no, ogarniać w ogóle, z której strony idą. Za headshota dostajemy 100 punktów, za trafienie zombie w jakąkolwiek część chyba 10. I widzimy te deski przy oknach. To są osłony, które możemy po prostu odbudować. No i tak. Każda broń ma jakiś limit punktowy. Za te punkty kupujemy bronię. I każda z nich ma jakiś tam właśnie limit określony, ile kosztuje. Coś w stylu ceny. Ja na przykład już mam drugi karabin, bo go zakupiłem w tej chwili. 600 kosztował i to jest jedna z lepszych broni na początek. Są też przejścia, otwierające następną kondygnację jakby. Wryły się już. Jakby następną kondygnację. O, a teraz opowiem szybko o power-upach, bo mam tutaj podwójne punkty w tej chwili. Mamy wiele power-upów dostępnych w grze, takich jak podwójne punkty, zabicie jednym strzałem, pełna amunicja i zapomniałem nazwy, wybuch, który powoduje, że dookoła zombie po prostu, nie wiem, palą się. No, jaramy wszystko dookoła, jest okej.
To już trzecia runda. Ja praktycznie gram bez głosu, to więc nie ogarniam, kiedy się to rozpoczyna chwilowo. O, zaczynam szybciej nadciągać. Właśnie zauważyliśmy, że w tej grze jest synchroniczność, to znaczy pierwsza runda najłatwiejsza, kolejna coraz trudniejsza. To chyba logiczne. Ale porównywanie tej gry na przykład do Left 4 Dead jest dużym błędem. W Left 4 Dead hordy atakują... No praktycznie, to jest zupełnie inaczej. Tutaj kooperacja staje się nudna po jakimś czasie, bo to nie jest dokładnie to. Chociaż mimo wszystko ciągnie ta gra. Tak się zastanawiam, czemu twórcy nie zrobili kill strajków w zombie? Byłoby wesoło. Ale mam mord. Czasami mi się wydaje, że te zombie przypominają stado głodnych murzynów. Więc gdy nie mamy ich pod ręką, warto zagrać Call of Duty 5. No, a pewnie tego można też rzucić do Far Cry. Dokładnie. Początek czwartej rundy, otwieraj drzwi. Mam więcej punktów, więc tak. Otwieram te drzwi, kamerka tutaj proszę. Mamy taką fajną skrzyneczkę tutaj, w której pierwszy wylosuje broń. Możemy w niej dostać nawet... O, super, dostałem dubeltówkę ze ściętą lufą z uchwytem, czyli po prostu obrzyn. Kolega opowie, miał ciekawą broń. Ja dostałem mołotowy. Ach, jeszcze raz. Zobaczyła ładnie lata. O, siostra. No i tak, właśnie mi się bardzo podoba ten aspekt. Ej, znaczy jest, pomóż trochę. O! Panowie, nie ta stacja. Burdel jest po lewej. Ora! Kurde, rzucaj mi granata pod nogi. Pomyśl następnym razem. Dobra, idę pod twoje okna, bo tu się dzieje nie lada hardcore. Ale tam, pod twoim też. Tak? No. O, i... Idą nam z nowo otwartego przejścia. Czekaj, idę tam. Weź na tyły, z tyłu coś tam. Drz, drz. Fajnie urywa z tej dubeltówki. Fajnie tutaj zombie w ogóle wyglądają. Nie są takie szybkie jak w Left 4 Dead. Widać, że są powolne. W 11 ludzie to już zabijają nawet szybciej. Nasz najlepszy wynik to 11 lub 12, nie pamiętam. 11.